Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o takiej sprawie, odniosę się powiedzmy do takiego tematu jak wyprzedaże rocznika ze względu na zbliżający się koniec roku 2017. W salonach samochodowych różnych marek możemy spotkać się z konkurencyjnymi ofertami, powiedzmy, na samochody wyprodukowane w tym roku, które, powiedzmy, po nowym roku od razu będą starsze o rok, czyli będą tak zwane z ubiegłego roku. Czy taki samochód warto kupić? Na co zwrócić uwagę? Według mnie to wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak będziemy długo trzymali taki samochód oraz w jaki sposób będziemy go eksploatowali. Na pewno w przypadku, jeżeli będziemy trzymać, kupimy sobie nowy samochód do użytku prywatnego i będziemy trzymali go powiedzmy 10 lat, to warto rozważyć wtedy zakup samochodu z tak zwanego wyprzedaży, z tak zwanej wyprzedaży rocznika, ze względu na to, że w zależności od marki samochodu ten rabat, powiedzmy, będzie sięgał nawet kilkudziesięciu tysięcy, w zależności od samochodu, który wybierzemy. Aczkolwiek w najtańszych samochodach, czyli miejskich kompaktach, ten rabat, musimy to rozważyć, powiedzmy, cenowo porównać, czy tak naprawdę będzie to dla nas opłacalne. No, w dłuższym okresie na pewno nie musimy zwracać na to tak bardzo uwagi. Jeżeli będziemy samochód trzymać dosyć długo, na pewno będzie nam się to opłacało. Nawet ten rabat kilkutysięczny, powiedzmy, nie powinien stanowić problemu, powiedzmy. Druga taka sprawa to intensywność eksploatacji danego samochodu. Na pewno będzie się też opłacało to tak naprawdę także ludziom, którzy, powiedzmy, kupują samochód na 2-3 lata i zmieniają, robią duże przebiegi, ogromne przebiegi, powiedzmy do 200 tysięcy kilometrów w ciągu 2-3 lat i zmieniają ten samochód na inny. Tutaj, jeżeli weźmiemy taki samochód w leasingu czy w jakimś kredycie, powiedzmy, spłacalnym, to w przeciągu tak krótkiego okresu ten rabat, który uzyskamy na wyprzedaży rocznika, na pewno nie będzie miał tak dużego wpływu na cenę, powiedzmy, przy odsprzedaży, powiedzmy, ze względu choćby na ten spory przebieg w krótkim okresie czasu zrobiony. Także tutaj także firmom, czy to osobom, które robią duże przebiegi, na pewno warto takie rozwiązanie polecić. Kolejną sprawą na pewno ludzie, którzy kupują samochody, powiedzmy, do prywatnej działalności gospodarczej i także robią przebiegi, powiedzmy średnie, czyli 20, 30 do 40 tysięcy kilometrów, eksploatują samochód od 5 do 7 lat. Tutaj także ten rabat, powiedzmy, z wyprzedaży rocznika pokryje nam jakby stratę z rocznika tak naprawdę. I jeszcze coś tam zaoszczędzimy, ale tutaj głównie spadek wartości samochodu będzie także poprzez spory przebieg, nawet sięgający powyżej 300 tysięcy kilometrów przy 7 latach, powiedzmy, eksploatacji po 40 tysięcy kilometrów. Także podsumowując, na pewno opłaca się to osobom, które kupują samochód prywatnie na dłuższy okres czasu, czyli 10-15 lat, nawet dzisiejsze samochody, powiedzmy, przy małych przebiegach 10-15 tysięcy taki samochód bez problemu w naszych rękach wytrzymie. Druga sprawa to osoby, które w krótkim czasie robią spory przebieg. Tutaj także największy wpływ na cenę będzie miał ten ogromny przebieg w krótkim czasie zrobiony, nie wyprzedaż rocznika, powiedzmy, czy rocznik samochodu. No i osoby wykorzystujące w działalności, powiedzmy, jakiejś prywatnej, czy także przy przebiegach nieco większych, które będą trzymać ten samochód od 5 do 7 lat, także jak przejadą powyżej 200, nawet do 300 tysięcy kilometrów, to ta cena, powiedzmy, będzie miała największy wpływ, ten przebieg, na cenę niż rocznik.
A komu się tak naprawdę, to też zależy tak naprawdę od rabatu przyznawanego przez danego dealera, czy przez danego dealera marki danej, bo są marki, powiedzmy, takie, że ta wyprzedaż rocznika jest znikoma, albo rabaty, szczególnie tanie marki, powiedzmy, samochodów, gdzie samochody kosztują 30-40 tysięcy, ta wyprzedaż rocznika daje nam albo jakiś znikomy rabat 1000-2000 zł, albo jakieś gratisy w postaci czy to opon zimowych, czy to jakichś akcesorii, gadżetów, powiedzmy, do samochodu. Tutaj trzeba się zastanowić, bo nawet w przypadku, powiedzmy, kupowania samochodu, takiego samochodu z małym rabatem tym wyprzedażowym prywatnie, to warto może poczekać na rocznik, bo nigdy prywatnie też, jak kupujemy samochód, nie możemy przewidzieć przyszłości, czy nie będziemy go nie zmusi nas sytuacja do sprzedaży, powiedzmy, tego samochodu w krótkim okresie czasu. Także przy małym rabacie wyprzedażowym grubo bym się zastanowił nad kupowaniem takiego samochodu, powiedzmy, do użytku prywatnego szczególnie. Dodatkowo w przypadku właśnie małych rabatów wyprzedażowych, co innego jest sytuacja, jeżeli powiedzmy, kupujemy samochód, nie wiem, klasy średniej, czy to klasy, powiedzmy, jakiejś bardziej luksusowej, segmentu wyższego. Jeżeli rabat wyprzedażowy to kilka, tak w przypadku popularnej marki, powiedzmy, możemy dostać na Passata, bodajże Volkswagena, aktualnie nawet 18 tysięcy, powiedzmy, rabatu wyprzedażowego, to kupując, warto się zastanowić nad tym i porównać także rabaty, jakie dostaniemy, powiedzmy, przy zamawianiu danego modelu samochodu do produkcji, czyli na aktualny rocznik. Jednakże, jeżeli ten rabat sięga, tak jak w przypadku, powiedzmy, Volkswagena Passata, kilkunastu tysięcy złotych, dochodzi nawet do 20 tysięcy, to warte to jest na pewno rozważenia. W przypadku innych marek, także te rabaty, powiedzmy, od modelu kompaktowych modeli sięgają nawet 10-15 tysięcy złotych. Często są, powiedzmy, marki takie, które przy zamawianiu samochodów do produkcji nie dają tych rabatów sporych, także warto się na pewno zastanowić nad samochodem takiej marki, który, powiedzmy, do produkcji nie daje rabatów, ale na wyprzedaży rocznika, powiedzmy, jest szansa uzyskania korzystnej ceny. I to by było odnośnie tak naprawdę cen, zakupów. Tutaj główną rolę właśnie gra wartość tego rabatu wyprzedażowego przy kupowaniu takiego samochodu. Oddzielną sprawą jest tak naprawdę to, że kupując samochód z wyprzedaży, musimy brać to, co jest, potocznie mówiąc, czyli te samochody, które są na placu danego dealera, czy powiedzmy na placu dystrybucyjnym danej marki, to zazwyczaj są albo samochody dobrze wyposażone, albo słabo, zazwyczaj średnio. Znaczy, nie każdemu będzie pasować, powiedzmy, dany model samochodu, żeby go kupić, powiedzmy, bo coś tam będzie albo brakowało, albo będzie cena za duża ze względu na, nie wiem, nawigację, która kosztuje na przykład kilkanaście tysięcy złotych, i my musimy za to, nawet jak dostaniemy rabat, to i tak musimy za to zapłacić, a nie chcemy tego, bo mamy na przykład swoją nawigację i wolimy korzystać z nawigacji w telefonie na przykład. Także ograniczony wybór samochodów i wersji wyposażenia także jest tu minusem na wyprzedaży rocznika. Warto się nad tym zastanowić, aczkolwiek zazwyczaj są to samochody, trzeba też także się spieszyć, bo powiedzmy modele, które są dobrze wyposażone czy w korzystnej cenie, także bardzo szybko ulegają sprzedaży. Także w popularnych markach bardzo szybko te samochody, powiedzmy, są sprzedawane, także na pewno warto się pośpieszyć już pod koniec, na przełomie listopada, grudnia, już zacząć szukać tych samochodów z wyprzedaży rocznika. No i to by było właściwie odnośnie samochodów z wyprzedaży rocznika. To wszystko zależy od rabatu, jak będziemy korzystać z tego samochodu, jakie przebiegi będziemy robić, od wielkości rabatu, od tego, czy nam będzie pasować, załóżmy, samochód z danym wyposażeniem, i czy wybierzemy coś dla siebie.
Także to by było na tyle odnośnie tej kwestii wyprzedaży rocznika. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk.